Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Tak naprawdę to dzisiaj miały być wiadomości do wolności. Ale powiem szczerze, kiedy spojrzałem na tę listę tematów, którą sobie przygotowałem na ten kolejny odcinek wiadomości do wolności, to poczułem taką niechęć do tego, żeby o tym mówić, że zmieniłem swój zamysł. Dlaczego poczułem taką niechęć? No bo pomyślałem sobie, że ciągle tak naprawdę mówię o tym samym. Od iluż tam odcinków opowiadam o tym samym, aczkolwiek to samo jest opakowane w trochę inne opakowania i tylko tym się różni, no bo mogę Wam mówić o kolejnych protestach i one były w innych miastach niż tydzień czy dwa tygodnie temu, miały pewnie inną skalę, ale miały te same postulaty, te same transparenty i tego samego ducha. Mogę Wam opowiadać o kłamstwach mediów głównego nurtu, ale to nic nowego, ponieważ media głównego nurtu są stworzone po to, by kłamać. Mogę Wam opowiadać o jakichś badaniach naukowych, które są za albo przeciw, ale od prawie 2 lat, a tak naprawdę dużo więcej, żadne rzetelne badania naukowe nie stały u podstaw żadnej rządowej decyzji. No i mogę Wam opowiadać o różnych dziwnych wydarzeniach, które się gdzieś tam dookoła wydarzyły i one są poławiane w różne ubranka i w różne opakowania, ale ich podstawową funkcją jest odciąganie naszej uwagi od czegoś, na czym być może chcielibyśmy ją czasami skupić. I tak, przejrzawszy tę listę wydarzeń, którą sobie zgromadziłem na ten tydzień, pomyślałem sobie, że no to jest jakaś rzeczywistość medialna, ja ciągle opowiadam o tej samej rzeczywistości medialnej i to tak naprawdę już niczego nie wnosi, niczego nie zmienia. No właśnie. Też jest tak, że inspiracją do tego dzisiejszego odcinka było moje wczorajsze spotkanie z naszą tu lubelską grupą, o której czasami Państwu opowiadam. Tym razem nie mieliśmy żadnego założonego tematu, tylko poszliśmy na żywioł i przez 3 godziny żeśmy tak naprawdę rozmawiali między sobą o tym, kto z nas co wie, myśli i spekuluje na temat wydarzeń, które się rozgrywają dookoła. A ja patrzyłem na tę naszą rozmowę z takiej troszeczkę zewnętrznej perspektywy i oglądałem rzeczywistość medialną, w której my akurat w tej lubelskiej grupie żyjemy. To pojęcie rzeczywistości medialnej bynajmniej nie jest ograniczone do przestrzeni tzw. mediów głównego nurtu. Także my, w tej, nazwijmy to bardziej alternatywnej części naszego społeczeństwa, mamy swoją przestrzeń medialną. I paradoksalnie, tak naprawdę, obydwie te przestrzenie są zbudowane na tych samych filarach. I w związku z powyższym można wysnuć takie nieco heretyckie przekonanie, że tak naprawdę jedna jest warta drugiej. Ja rzeczywiście mam takie heretyckie przekonanie, heretyckie jak na faceta, który od kilkunastu lat siedzi w tak zwanych mediach, w tak zwanych wiadomościach i pewnie już się kilkukrotnie tym z Państwem dzieliłem. Otóż ja w rzeczy samej uważam, że obydwie narracje są tak samo medialne, tak samo wirtualne i w pewnym sensie tak samo prawdziwe i tak samo fałszywe. Dlaczego? No z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w 99,99 i jeszcze wiele dziewiątek dalej procentach przypadków nie byłaś obecna przy wydarzeniu, którego relacje oglądasz właśnie w jakichś tam mediach. Nie byłaś. Polegasz tylko i wyłącznie na przekazie jednego człowieka, któremu albo mniej ufasz, albo bardziej ufasz. Jak to się robi, żeby ufać tym, którzy przekazują wiadomości? No tworzy się z nich celebrytów. I tak naprawdę zarówno w tej przestrzeni mediów głównego nurtu, jak i w tej przestrzeni mediów alternatywnych są nadawcy. Celebryci, oni przyciągają uwagę, oni powodują, że łatwiej wierzymy w to, o czym nam opowiadają. Łatwiej wierzymy, niewątpliwie. Możemy z nimi sympatyzować. Może nam się wydawać, że oni są z tej samej parafii, co my. Ale to nadal nie ma nic wspólnego z rozróżnieniem wiadomości na prawdziwą bądź nieprawdziwą, a takim rozróżnieniem bardzo często się ludzie posługują, kiedy dyskutują, czy dana wiadomość rzeczywiście jest, no właśnie, prawdziwa, czy też nieprawdziwa. Drugim powodem, dla którego uważam, że tak naprawdę te rzeczywistości medialne obydwie są siebie warte, jest to, że widzimy jakiś niewyobrażalnie ułamkowy wycinek jakiejś niewyobrażalnie małej rzeczywistości. I przywiązujemy do tego nasze emocje i naszą uwagę. Z jakiegoś powodu to jedno wydarzenie, które wydarzyło się w jednym miejscu na całej kuli ziemskiej, w tej jednej minucie, o której ten pan opowiada, albo ta pani opowiada, staje się ważniejsze niż nieskończona ilość wydarzeń, które się wydarzyły poza tym jednym punktem i poza tą jedną minutą na całej planecie i w dowolnej przestrzeni, chociażby niedawno minionego czasu. Więc tak naprawdę, co my widzimy? Co my widzimy? I jeszcze pewnie większość z Państwa miała takie doświadczenie, że jeżeli
spotkacie grupę ludzi, którzy byli obecni przy tym samym wydarzeniu i zapytacie ich, co kto widział, to się okaże, że każdy z nich widział mniej więcej coś innego. I mniej więcej w inny kontekst to wkłada. I oczywiście można znaleźć jakieś wspólne mianowniki, ale dużo łatwiej jest znaleźć różnice, które każda z tych osób w tym wydarzeniu pomiędzy sobą widziała i dostrzegała. Już pomijam to, że nawet gdybyś była obecna przy tym wydarzeniu, no to znane są techniki i znane są środki, chociażby psychodeliki, które mogą spowodować, że to, co będziesz widzieć, nie będzie tym, co byś widziała jeszcze chwilę przedtem, nie będąc pod wpływem tychże psychodelików, czy też nie będąc po zastosowaniu takich, a nie innych technik, które zmieniają świadomość i pozwalają zobaczyć rzeczy innymi. Więc z której strony do tego zagadnienia by nie podchodzić, wiadomości, które do nas docierają, nie mają żadnych podstaw, by klasyfikować je jako prawdziwe bądź fałszywe. Ja oczywiście nie mówię o takich totalnych fejkach, bo to nie chodzi też o to, żeby się karmić fejkami, nawet jeśli one są bardzo dobre. Przykładem takiego fejka jest ta ostatnia historia, która krąży po internecie, rzekomo jakiejś pielęgniarki uniwersyteckiej, która no, rzekomo właśnie kilka dni temu wygłosiła w Lublinie informację o tym, co oznaczają kody na preparatach wiadomo jakich. No i no tak, ale to wystarczy popatrzeć, jak ta pani była ubrana, jak byli ubrani ludzie, którzy brali udział w tym całym wydarzeniu, by wiedzieć, że na pewno nie jest to w tej chwili. Że to było nagrywane w środku lata, dlatego że w tej chwili w Lublinie jest mniej więcej taka temperatura jak u nas. No i tak dalej, można dalej wnikać w analizę tego całego wydarzenia, ale na pewno najbardziej istotny przekaz do tego wydarzenia przekazany, przypisany, że to się wydarzyło teraz i że w związku z powyższym w Słowenii jest ogromne zamieszanie, jest kompletnym fejkiem i jest kompletną fikcją. Więc nie chodzi o to, by się karmić taką kompletną fikcją. Ale nie chodzi też o to, by dyskwalifikować informacje tylko i wyłącznie w oparciu o to, że jedne się wydają bardziej prawdziwe, a drugie się wydają mniej prawdziwe, a najczęściej to kryterium prawdziwości jest kompletnie tożsame z podziałem, jaki jest w świadomości ludzkiej. Czyli prawdziwe jest to, co mi jest mi bliskie, jak pewnie Państwo pamiętacie z rejsu lubię tylko to, co znam, a to, co nie jest mi bliskie, prawdziwe być nie może. No i teraz... A jeszcze sobie przypomniałem, jak Państwu mówiłem o tej wyrywkowości, że widzimy tylko i wyłącznie jeden moment w jednej chwili, to pewnie już Wam opowiadałem, że w młodości wykonałem taki eksperyment, że poprosiłem swojego kolegę, który pracował wówczas w Polskiej Agencji Prasowej, żeby wyniósł mi jednego dnia kompletny wydruk wszystkich wiadomości, które do Polskiej Agencji Prasowej docierały. No Polska Agencja Prasowa i już wtedy, tak jak to już były 90. lata, w związku z powyższym, jak wszystkie agencje prasowe na świecie, była zależna głównie od Reutersa i od Associated Press. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że media głównego nurtu są generalnie własnością 6 wielkich korporacji i dotyczy to 90% przestrzeni medialnej w tej strefie, nazwijmy to, euroanglosaskiej. 90% jest w rękach tych 6 korporacji, a tych 6 korporacji jest w rękach kilkudziesięciu humanoidów, którzy prawdopodobnie są najbogatszymi ludźmi na tej planecie, ale nie śpieszą się z tym, by się lansować w mediach, bo po co, skoro nimi władają. Więc w rzeczy samej dostałem taki wydruk od swojego kolegi i ten wydruk dotyczył poprzedniego dnia, a tego poprzedniego dnia spędziłem cały czas wynotowując z radia, z telewizji, z gazet, które kupiłem, tak naprawdę wszystkie tematy, które się w tamtym dniu, w tamtej dobie w polskich mediach pojawiły. No i potem jak dostałem następnego dnia ten wydruk z papu, to spędziłem tydzień na tym, żeby na tym wydruku, a to była rolka mniej więcej takiej średnicy, wydruku właśnie drukarkowego, spędziłem ponad tydzień na tym, żeby zaznaczyć na tym wydruku te wiadomości, które jednocześnie miałem zaznaczone, że tego dnia w rzeczywistości pojawiły się w jakimś medium w Polsce. No i już się pewnie domyślacie konkluzji. Konkluzja była taka, że to, co ujrzało światło dzienne, a ja przejrzałem wszystkie wiadomości, nie tylko politykę, ale wiadomości naukowe, wiadomości towarzyskie, takie, siakie i owakie, wszystko to tak naprawdę zostało tego dnia opublikowane, no to to wszystko się mieściło poniżej 1,5% tego, co na tym wydruku było. I teraz sobie popatrzcie, 1,5% na takim wydruku, który już z definicji jest cenzurowany i sformatowany, bo to tylko Reuters i Associated Press i własne 6 korporacji, czyli jak minimalistyczną widokówkę z jakiegoś ułamka sekundy, z jakiegoś zakątka świata tak naprawdę dostajemy i suma tego typu migawek powoduje, że mamy taką,
a nie inną wizję świata dookoła. Nie jest to zastanawiające? I czy naprawdę można jakkolwiek bądź polegać, jakkolwiek podkreślę, bądź polegać na takiej wizji świata, jaką otrzymujemy dzięki mediom, podkreślę, wszystko jedno, alternatywnym, czy też medium głównego nurtu? Więc jak to działa? Ja już Państwu na pewno opowiadałem o tym, że widzę nasz umysł jako jedną wielką analogię do komputera. Na pewno odsyłałem Was do takiej fajnej strony w Nonsensopedii pod tytułem Żywot ludzki i nieustannie Wam polecam tę lekturę, bo to jest przykład tego, jak bardzo nasz umysł i nasze rozumienie rzeczywistości jest podobne do tego, jak funkcjonuje komputer. Otóż rzecz w tym, że nasz umysł potrzebuje programów, by funkcjonować. Potrzebuje programu, by funkcjonować i teraz w zależności od tego, jakimi programami jest zasilany, taką też rzeczywistość wokół siebie kreuje, ponieważ to jest jego funkcja. Przepuszczenie przez siebie tych programów, które ma i wyprojektowanie na zewnątrz takiej wizji świata, która tymi programami jest uwarunkowana. To bardzo ważny moment, bo teraz zachodzi pytanie, jakimi programami się karmimy. I ja bym powiedział, że w tym, co potocznie nazywamy rozwojem wewnętrznym, rzecz nie chodzi o to, by się kompletnie uwolnić od programów, choć być może to jest doświadczenie porównywalne z oświeceniem, tego nie wiem. Natomiast w mojej ocenie rzecz polega na tym, by wyrzucić te destruktywne, negatywne programy, które budują we mnie strach, wątpliwości, zaniżone poczucie wartości własnej itd., itd., itd. I wybrać sobie te programy, które dzięki temu, że sobie je wgram do swojego umysłu, to dzięki temu będę projektować na zewnątrz zdrową i szczęśliwą rzeczywistość. Czyli rzecz nie polega na tym, by wymieść wszystko ze swojego procesora, rzecz polega na tym, by zastąpić to sensownymi programami. No i teraz, jeżeli mówiłem Państwu o tym, że tak bardzo relatywna jest ta rzeczywistość medialna, do której mamy dostęp, w której nasze umysły, chciał czy nie chciał, są zanurzone, bo w tej chwili w zasadzie poza jakimiś absolutnie pustelniczymi miejscówkami na świecie trudno się z tej rzeczywistości medialnej wypiąć w tę czy inną stronę. Więc można na to popatrzeć dokładnie w takich kategoriach, że tak jak to Zeland pisał o oceanie nieskończonej ilości wariantów, to trochę tak jest, że do każdego z tych wariantów, o których Zeland pisał, a potencjalnie każdy z nich jest dla nas dostępny, jest przypisany jego własny zestaw programów, między innymi wiadomości. I rzecz w tym, byśmy sami swoim własnym instynktem sobie wybrali te wiadomości, którymi chcemy karmić nasz umysł, bo dzięki temu będziemy projektować na zewnątrz taką rzeczywistość, jaką chcemy. I to jest niesłychanie ważny, żeby nie powiedzieć, krytyczny moment w całej tej opowieści. Dokładnie o tego typu zamianę chodzi. I jeżeli tak jest, jak często Państwu powtarzam, że wierzę w to, iż żyjemy w wielu świecie, w takim multiversie, to między innymi na tym ta multiwersność i wieloświatość tego świata polega. Że każdy wariant jest potencjalnie możliwy, o czym często nie wiemy, zapominamy, ponieważ nasze przekonania mówią, że tak nie jest. A drugi punkt, każdy wariant ma swoją oprawę informacyjną. Media są jednym z elementów tej oprawy informacyjnej. Poza tym jest oczywiście nauka i wiele innych rzeczy, natomiast w tej chwili się skupiamy na mediach. Tak więc w zależności od tego, czym się karmisz, to projektujesz na zewnątrz. No to teraz przenieśmy tę perspektywę, o której Państwu opowiadam, na naszą obecną pandemiczną sytuację. Posłużę się przykładem najświeższym z wczoraj, czy może z dzisiaj. Otóż coraz więcej mediów publikuje taką informację, iż w Afryce rozpoznano nowy szczep. Wiadomo czego, i są to wielkie, krzykliwe nagłówki, które grożą nam ogromnym niebezpieczeństwem, albowiem piszą, iż mutuje się on bardziej niż którykolwiek ze szczepów, którym dotychczas mieliśmy do czynienia. No brzmi szalenie groźnie. Jak się zaczyna czytać teksty na ten temat, to się okazuje, że ta informacja o dużo większej umiejętności mutacji jest właściwie jedyną informacją, którą te media są w stanie przytoczyć. Nic nie wiadomo na temat jego zakażalności, nic nie wiadomo na temat jego śmiertelności. Natomiast istnieje cały festiwal wypowiedzi, mniej więcej tych samych co zawsze, skorumpowanych i skompromitowanych urzędników, którzy reprezentują mniej więcej te same co zawsze, skorumpowane i skompromitowane międzynarodowe urzędy.
I tak naprawdę ci ludzie mówią to samo, co zawsze, a właściwie w taki sam sposób, jak mówią zawsze. I ten sposób polega na tym, że każde zdanie, które wygłaszają, zaczyna się od obawiam się, myślę, że. No, mamy takie niepokoje. Prowadzimy badania, ponieważ nie mamy jeszcze w tej chwili konkretnych wyników, ale spodziewamy się. Niektórzy eksperci mówią, że. No i teraz możecie być przekonani, że jeżeli jacyś ludzie, którzy są umoczeni w polityce, zaczynają każdą swoją wypowiedź od tego typu frazy, że obawiam się albo wydaje mi się, to znaczy, że oni doskonale wiedzą, że prawdopodobnie się kompletnie rozmijają z prawdą i używają tego typu warunkowania po to, by nikt potem ich nie pociągnął do odpowiedzialności, bo oni zawsze powiedzą, no cóż, wydawało nam się, mieliśmy dobre intencje, a to, że wyszło zupełnie inaczej, no to już jest zupełnie inna sprawa. No i teraz jak popatrzycie sobie właśnie z perspektywy tej całej wiedzy, o której Państwu opowiadam, chociażby na tę narrację tego jednego przykładu, o którym w tej chwili mówię, a jeszcze po drodze obejrzycie sobie taki film, o którym wspomniał też ktoś na tej naszej wczorajszej grupie, super film, który się nazywa Akty i Fakty. To jest film z 1997 roku i link do tego filmu w polskiej wersji znajdziecie pod moimi materiałami. Gorąco Wam polecam. To jest hollywoodzka produkcja, Robert De Niro, Dustin Hoffman i jeszcze kilka pięknych gwiazd. I tam się naprawdę dzieje i to się fajnie ogląda i to jest pokazanie całej mechaniki tego, jak się kreuje kompletnie fikcyjną rzeczywistość medialną w mega skali, ponieważ tam się medialnie wywołuje wojnę, która nigdy się nie toczyła. I obejrzyjcie ten film, bo zobaczycie, jak bardzo ta rzeczywistość medialna może być kompletnie oderwana od tego, co się dzieje wśród nas, wśród ludzi, a jednocześnie jak bardzo może absorbować nasze umysły, jak bardzo może wpływać na nasze umysły. I jak wiele tam jest ciekawych analogii do tego, czego nas w tej chwili chcą, do czego chcą nas w tej chwili przyzwyczaić media głównego nurtu, aż się zdziwicie. Ja mam też takie spostrzeżenie już od wielu miesięcy, które nazywam takim dysonansem informacyjnym. Otóż opowiadam Państwu o różnych wydarzeniach, na temat których znajduję jakieś informacje w mediach głównie alternatywnych, że w tym kraju jest tak, a w tamtym kraju jest inaczej. I co już zgłasza się do mnie ktoś, kto mieszka w tym kraju, czy to pisząc do mnie maila, czy to pisząc w komentarzach i mówi, wiesz co, to nie zupełnie jest tak, jak ty mówisz. Tutaj jest dużo spokojniej. Tutaj no, jest pewien stopień zamordyzmu, ale bez przesady, nie tak jak w tych materiałach, które ty opublikowałeś. Podobne doświadczenie miałem teraz właśnie w czasie naszego wczorajszego spotkania. Jeden z naszych kolegów przywołał rozmowę ze swoim kolegą, który wrócił już w tej chwili w listopadzie z jakiejś dłuższej wycieczki, między innymi w Austrii, o której wiemy to, co wiemy, że jest strasznie, że jest lockdown, że jest przymus szczepień, że nie można wyjść z domu, jeśli się nie zostało wiadomo. No i się okazuje... Ten kolega mówi, słuchaj, wiesz co, ale ja byłem w tej Austrii i tam w ogóle tak nie jest. I rozmawiałem z Austriakami, którzy mówią, no że okej, no bywa ciężej, mniej lub bardziej, ale nie ma na pewno takiej paranoi, jaką my sobie wyobrażamy na temat tego, co się w tym kraju dzieje. Ktoś inny powiedział, no właśnie, a do mnie z kolei zadzwoniła moja koleżanka z zagranicy, pytając, jak to jest u nas w Polsce, jak my sobie radzimy z tą sytuacją, bo w jej oczach to my mamy w kraju bez mała stan wojenny wywołany całą tą sytuacją na białoruskiej granicy i w ogóle jesteśmy buforowym państwem w wojnie trzeciej, która się w tej chwili rozpoczyna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i znowuż to jest taka wizja naszego kraju, która dla wielu z nas jest no, mocno odległa od tego, czego my tutaj doświadczamy. I teraz długi czas szukałem odpowiedzi na pytanie o przyczynę tego, nazwijmy to, dysonansu informacyjnego i tak naprawdę to wobec tego, jak jest. I w pewnym momencie stało się dla mnie oczywiste, że no jest tak, jak jest. To znaczy w zależności od tego, kto jest w jakim wariancie wydarzeń, to tego typu rzeczywistość wokół siebie opisuje. W związku z powyższym, pytając 5 osób, które mieszkają w jednym kraju, możemy uzyskać 5 różnych odpowiedzi na pytanie, jak jest. Dokładnie tak samo jest przecież u nas. Zupełnie inaczej opiszę Wam rzeczywistość ja, zupełnie inaczej opiszecie rzeczywistość Wy, choć blisko pewnie tej mojej wersji, ale zupełnie inaczej opiszą tę rzeczywistość ludzie, którzy są przyssani, przypisani jak gdyby i przymocowani i przyklejeni do telewizora. I to będą kompletnie różne rzeczywistości. Każda będzie odpowiedział na pytanie, jak jest u Was w kraju. No i do czego to wszystko prowadzi? No to wszystko prowadzi do tego, że jakiekolwiek bądź nasze uzależnienie od informacji medialnej, od tej przestrzeni medialnej, która się wokół nas rozgrywa, no jest tak naprawdę ściemą. Jest jedną wielką ściemą i jest przywiązaniem do czegoś, co jest tylko i wyłącznie teatrem cieni. Literalnie teatrem cieni. To, o czym Wam opowiadam, dotyczy tak naprawdę treści tych przekazów medialnych. Jeszcze jest kwestia formy.
Na tym wczorajszym właśnie bardzo inspirującym spotkaniu naszej lubelskiej grupy jeden z kolegów powiedział: wiesz co, jak jedziesz sobie tak przez wieś, to teraz jest taka moda na polskiej wsi, że jak ludzie sobie budują nowe domy, to zostawiają w salonie wielkie przeszklone okno i bardzo często do późnych godzin nocnych go nie zasłaniają. Więc jadąc sobie przez taką wieś, możesz zobaczyć, co w tych salonach się odbywa. W tych salonach się odbywa prawie zawsze wielki plazmowy ekran telewizora na ścianie. I teraz patrząc na ten ekran telewizora na ścianie z odległości kilkudziesięciu metrów, no bo jesteś na ulicy, a nie w tym domu, widzisz go zupełnie inaczej, niż widziałbyś go stojąc 3 metry przed nim, co dotyczy większości domowników. Otóż po pierwsze widzisz bardzo agresywny montaż materiałów, które są ciągle cięte, zmieniane i trochę to tak wygląda jak we współczesnych klipach muzycznych, w których taki szybki montaż się pojawia. Po drugie, no nie słyszysz tego, co mówią, ale z doświadczenia, jeżeli kiedykolwiek znalazłeś się przed takim telewizorem, to wiesz, że cała ścieżka dźwiękowa jest równie szybko pocięta, pomontowana, jest pełna takich szczeknięć i orzeczeń, że jest tak, a nie inaczej. I znowu, wycofując się na tę odległość kilkudziesięciu metrów, nie rozróżniasz szczegółów obrazu na ekranie, ale widzisz pulsujące w różnych miejscach różnokolorowe światło. To mniej więcej takie elementy, które się da spotkać na dobrej transowej dyskotece. Pulsujące światło, swojego rodzaju rytm, który wprowadza w trans. No właśnie. Telewizor jest urządzeniem służącym do hipnozy i naprawdę na podstawie tego krótkiego oglądu, który Wam w tej chwili przedstawiłem, widać to czarno na białym. A przecież my od wielu miesięcy ciągle używamy tego pojęcia hipnoza w odniesieniu do ludzi, którzy no, mają radykalnie inny pogląd na tę rzeczywistość, która nas dookoła otacza. I wielu z nas doświadczyło czegoś takiego, że nawet jeśli położysz im czarno na białym, na przykład dane statystyczne, które wyciąga Grzegorz Płaczek, to i na to popatrzą i spokojnie powiedzą: nie, to nieprawda. I pójdą dalej. To jest typowe zachowanie dla osób, które podlegają sugestii hipnotycznej. Do nich racjonalnym umysłem nie dotrzesz, dlatego że ich sugestia hipnotyczna nakazuje im widzieć rzeczy zupełnie inaczej i takimi je widzą. Stąd to doświadczenie ściany, którego niejednokrotnie żeśmy doświadczyli, próbując przekazać swoim bliźnim, że istnieje inny punkt widzenia na to całe wydarzenie, w którym biorą udział. Nawiasem mówiąc, jest taki materiał takiej pani psycholog, Meredith Miller. To jest jej wywiad z nią, który wykonał Rainer Fulmisch i Vivian Fischer. Świetny materiał, który dokładnie tłumaczy, jakie mechanizmy psychologiczne stanowią o tym, że ludzie tak reagują, jak w tej chwili Wam opowiadam, i jak perfidnie i cyniczne te mechanizmy są wykorzystane przez całą tę kampanię propagandową, która się roztacza do kolei. Naprawdę bardzo cenny materiał i śpieszę Wam do niej z radością, że dzięki grupie naszych wspaniałych tłumaczy, dzięki Monice, dzięki Zośce, dzięki Lechowi, ten materiał już jest na moim kanale na Odyssey w wersji polskojęzycznej. Gorąco go Wam polecam. Naprawdę można się zdziwić i kilka klapek w głowie sobie tym materiałem otworzyć. Do czego to wszystko prowadzi? No, prowadzi do tego, że, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, wyłącz telewizor. I zrób to dosłownie, ponieważ to urządzenie spełnia zupełnie inną funkcję, niż nam powiedziano. Ono nie spełnia funkcji przekazywania nam informacji. Ono spełnia funkcję hipnotyzera. Po drugie, wyłącz ten telewizor w sensie przenośnym, czyli odetnij się od tych wszystkich programów, dzięki którym projektujesz tę negatywną rzeczywistość, której nie chcesz. I powtórzę za poprzednim odcinkiem, staraj się 100% swojej uwagi koncentrować na tych programach, dzięki którym projektujesz taką rzeczywistość, jaką chcesz. To jest moment, w którym zostajesz jedynym swoim własnym autorytetem i to jest bardzo piękny moment, kiedy twój wewnętrzny autorytet mówi: ok, to mnie interesuje, to mnie wciąga, bo czuję, że z tym współrezonuję, w związku z powyższym dowiaduję się, co się dzieje i być może w związku z tym podejmuję jakieś działanie. Wspieram, robię po swojemu to samo, pokazuję innym, uczę itd., itd. Dokładnie to jest jedyny kierunek, który nas w tej chwili wyprowadza na bardzo zdecydowanie z całego tego zamieszania, w którym jesteśmy. I tak sobie jeszcze pomyślałem, mój niegdyś tajemniczy mentor powiedział w grudniu 2019 roku, wtedy, kiedy zapowiadał całe to szaleństwo, którego w tej chwili doświadczamy, powiedział: będzie taki moment, do którego będziecie musieli dokonać wyboru, czy zostajecie przy swojej własnej prawdzie, czy też ulegacie zewnętrznemu autorytetowi, zewnętrznej prawdzie, którą Wam próbują narzucić. I ten wybór będzie wyborem Waszego życia.
dlatego że konsekwencje tego wyboru będą do Was przypisane do ostatniej chwili. I w zależności od tego, jakiego wyboru dokonacie, albo pójdziecie jedną drogą i od pewnego momentu już nie będziecie mieli odwrotu z tej drogi, albo pójdziecie drugą drogą i w zasadzie z tamtej drogi też już nie będziecie mieli odwrotu. To znaczy warianty się na tyle daleko rozejdą, że nie będzie już między nimi możliwości komunikacji. I ja myślę, że już minęliśmy ten próg. Jeżeli odwołać się do chociażby grudniowego raportu Anny Architektury, bloka Architektury Osobowości, gorąco Państwu polecam, jeśli ktoś jeszcze nie zna. Anna napisała, że 11 listopada zamknął się portal, do którego ten czas wyboru był możliwy. Ja jestem oczywiście ostrożny w takim radykalnym odcinaniu nożem jednego momentu od drugiego. Niemniej wynika dla mnie z tej informacji Anny jedno. W tej chwili to, co powinniśmy zrobić, to naprawdę w 100% skupić się na tym wariancie rzeczywistości, który wokół siebie powołujemy. Stać przy swojej prawdzie, bez względu na to, jaki hałas, niepokój i hermitor będzie się działo dookoła. On nas nie będzie dotyczył. My będziemy go widzieć, ale on nas nie będzie dotyczył. Zauważcie, że w tej chwili już tak jest, że cały ogromny hermitor, który się rozgrywa dookoła nas, tak naprawdę nie dotyczy albo dotyczy w bardzo niewielkim stopniu. I dajmy sobie prawo do tego, by to dostrzec, temu zaufać, być temu wdzięcznym i iść dalej tą drogą, niezależnie od tego, że nasz umysł może mówić, że nie, no to przecież jest niemożliwe, żeby to tak działało. Nie, to jest pomysł szaleńca. Owszem, to jest na pewno pomysł, który odbiega od pewnego stereotypu, do którego nas przyzwyczajono przez lecia, stulecia, tysiąclecia. No to skorzystajmy z tego, że w tej chwili ta zwrotnica jest do przełożenia, żeśmy już ją przełożyli i nie oglądajmy się do tyłu, tylko twardo stójmy po swojej stronie i uwolnijmy się od tego zwyczaju, by mieć oczy szeroko zamknięte. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki ogromne. Dzięki ogromne za Waszą uwagę, za Waszą cierpliwość. Dzięki za Wasze odpowiedzi, Wasze komentarze, za Wasz rezonans na to, o czym staram się Wam opowiedzieć. Dziękuję ogromnie swoim patronom i tym, którzy mnie wspierają przez Patronite'a i tym, którzy mnie wspierają inaczej, poza Patronite'em. Gdyby ktoś z Państwa miał taki pomysł, żeby wesprzeć moją działalność, to super, zapraszam albo na Patronite'a, albo też bezpośrednio do kontaktu ze mną. Adres mailowy do mnie znajdziecie pod każdym z moich materiałów. No i pamiętajcie, żeby zajrzeć na Odyssey i obejrzeć ten wywiad z Meredith Miller, bo naprawdę warto. Dzięki ogromne i do zobaczenia następnym razem.